Cześć ciekawscy! W naszym poprzednim filmie o nagraniach ujawniających dramat Johnny'ego Deppa i Amber Heard zapytaliśmy, czy sądzicie, że jest więcej dowodów w tej sprawie, które można by opublikować. I proszę, otrzymaliśmy naszą odpowiedź. Szybciej niż się spodziewaliśmy. Na rozprawie sądowej w Londynie przedstawiono bowiem SMS-y od Johnny'ego do jego przyjaciela, przez co sytuacja aktora znacznie się pogorszyła. Czy te nowe informacje są korzystne dla Amber? Czy to oznacza, że Johnny był jednak sprawcą całego zamieszania? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się, co mówią wiadomości Johnny'ego Deppa i czy wpłyną one na jego sprawę negatywnie. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia oraz obserwować nasze nowe konto na Instagramie. A teraz zaczynajmy! Sprawa dotycząca przemocy domowej między Johnnym Deppem i Amber Heard trwa od 4 lat. Co jakiś czas aktorka albo aktor upubliczniają nowe fakty w tej kwestii i za każdym razem, gdy myślimy, że znajdujemy się bliżej prawdy, ktoś ujawnia kolejne informacje i wszystko zaczyna się od nowa. Bo tak, kilka tygodni temu The Daily Mail opublikowało dwugodzinne nagranie rozmowy między Deppem i Heard, w której aktorka przyznała się do bicia swojego byłego męża. A teraz mamy kilka nowych wiadomości. Obecnie Johnny jest zaangażowany w dwa równoległe procesy, jeden w Londynie, drugi w hrabstwie Fairfax w stanie Virginia. Sprawa amerykańska jest skierowana przeciwko Amber Heard, która opublikowała artykuł w Washington Post, gdzie aktorka wspomniała o domniemanej przemocy, jakiej doświadczyła w związku. Artykuł nie zawierał żadnych nazwisk, ale wszyscy zorientowali się, że pośrednio mówiła o Johnnym. Jej wypowiedź aktor uznał za sprzeczną z warunkami ugody rozwodowej i pozwał ją. Sprawa w Wielkiej Brytanii dotyczy natomiast procesu o zniesławienie przeciwko The Sun. Depp pozwał spółkę matkę gazety o artykuł z 2018 roku, w którym twierdzono, że wykorzystywał swoją byłą żonę Amber, gdy byli małżeństwem. I tak też podczas rozprawy w High Court w Londynie ujawniono nowe dowody. Zabawne jest to, że ujawnił to przypadkowo były zespół prawny Deppa. Jednak zanim przejdziemy do tych nowych kontrowersyjnych dowodów, przyjrzyjmy się, jak do tego wszystkiego doszło. Jest tego tyle, że zrobimy Wam tylko krótkie podsumowanie. Zatem Amber Heard i Johnny Depp wzięli ślub 3 lutego 2015 roku podczas prywatnej ceremonii w ich domu w Los Angeles, 4 lata po tym, jak spotkali się na planie filmu Dziennik zakrapiany rumem. Po 15 miesiącach od uroczystości Amber złożyła wniosek o rozwód, uzasadniając to niemożliwymi do pogodzenia różnicami. 4 dni później złożyła wniosek o zakaz zbliżania się spowodowany przemocą domową, w którym wspomniała o niesławnym incydencie, gdy Johnny rzekomo rzucił w nią telefonem komórkowym. Co więcej, pojawiły się wówczas zdjęcia Amber z siniakami na twarzy, a ona twierdziła, że Johnny atakował ją werbalnie i fizycznie. Mimo że Depp stanowczo zaprzeczał oskarżeniom, para rozwiodła się w sierpniu 2016 roku i podpisała umowę o poufności, za którą Amber otrzymała $7 milionów. W tym dokumencie aktorzy zgodzili się nie mówić publicznie o swoim związku lub rozwodzie. Ale Amber w grudniu 2018 napisała dla Washington Post i szczegółowo opisała swoje doświadczenia ofiary przemocy domowej. Na początku ubiegłego roku przedstawiciele Deppa podjęli więc działania i wystosowano nowe oskarżenia. Pomimo tego, że nie wymieniono go w artykule, w marcu 2019 Johnny złożył pozew o zniesławienie w wysokości $50 milionów, bowiem uznał, że ten tekst sugerował, iż to on był sprawcą w tym całym zamieszaniu. Aktor zaprzeczył oskarżeniom wysuniętym przez jego żonę i powiedział, że tak naprawdę to on był ofiarą jej nadużyć. Okazało się więc, że wszystkie doniesienia Amber skierowane przeciwko Johnny'emu mogą być fałszywe oraz ironiczne, ponieważ Heard była ambasadorem praw kobiet i otwarcie opowiadała się przeciwko przemocy domowej. Miesiąc później Amber wydała dokument, w którym wymieniono kilkanaście przypadków nadużyć w ich związku. W dokumencie o długości ponad 300 stron nazwała Johnny'ego potworem i załączyła swoje zdjęcia z siniakami i zdjęciami zniszczonych pokoi lub potłuczonego szkła. Ale w maju 2019 roku Johnny zaprzeczył tym wpisom Heard i oświadczył, że w 2015, zaledwie miesiąc po ślubie, podczas gdy on i Amber byli w Australii, jego była żona rzuciła w niego szklaną butelką podczas kłótni o intercyzę pomałżeńską. Butelka uderzyła w blat kuchenny i roztrzaskała się tam, gdzie aktor położył rękę, w wyniku czego oderwało mu czubek palca. Tymczasem wersja Amber brzmi tak, że to Johnny zranił się, gdy był bardzo pijany. Ale podobno incydent z butelką nie był jedyną formą znęcania się ze strony Amber. Johnny powiedział, że przypadki przemocy miały miejsce wielokrotnie i przy użyciu różnych rzeczy. Ponoć Amber nawet zgasiła papierosa na policzku aktora i rzucała w niego przypadkowymi przedmiotami. Z tego powodu musiał on przejść wiele operacji i rzekomo omal nie umarł po 3-krotnym zarażeniu gronkowcem. Zastanawiające w tym wszystkim jest jednak to, że Amber miała tylko jednego świadka, który jest raczej wątpliwej reputacji, podczas gdy Johnny Depp miał ich co najmniej tuzin. Jedną z tych osób była jedna z jego gospodyń, które podobno były świadkami incydentów, jakie miały miejsce podczas ich krótkiego, ale burzliwego małżeństwa. Ale w tę sytuację zaangażowane są także inne gwiazdy. Według Johnny'ego Amber miała romans z Elonem Muskiem zaledwie miesiąc po ich ślubie.
Johnny twierdzi, że wynalazca wielokrotnie odwiedzał Amber w ich mieszkaniu, a prawnicy aktora powiedzieli, że mają świadków z zespołu ochrony budynku, którzy zeznali, że widzieli, jak Musk wychodził rano z domu aktorów. Oprócz Ilona Muska był też James Franco, który także został wezwany jako świadek, ponieważ istnieje materiał filmowy, jak wychodzi z windy z Amber następnego dnia po tym, jak podobno miała kłótnię z Deppem. Jednak zespół adwokacki Amber stwierdził, że film nie ma znaczenia, natomiast pod koniec stycznia 2020 roku Franco wydał prawną prośbę o zachowanie poufności jego zeznań i wszelkich odpowiedzi na temat tej sprawy oraz ochrony informacji udzielanych podczas przesłuchania. No i dochodzimy do bieżących wydarzeń. Kilka tygodni temu opublikowano nowe dowody, które potwierdziły, że Johnny Depp mógł być ofiarą i został niesłusznie nazywany sprawcą, co przecież pogorszyło jego reputację. The Daily Mail udostępniło nagrania audio z 2015 roku, gdzie Amber Heard i Johnny Depp omawiają incydent, w którym doszło do użycia siły. Na nagraniu aktorka otworzyła się i mówiła o swoich gwałtownych napadach złości, albo że para próbowała porozmawiać o swoich problemach małżeńskich i oboje faktycznie potwierdzili działania w gniewie. Amber przyznała nawet, że uderzyła swojego byłego męża i rzucała w niego garnkami, patelniami i wazami. Para opowiadała, jak Amber zraniła Deppa i w pewnym momencie aktorka próbowała umniejszyć szkody swojego wybuchu złości z poprzedniego wieczoru, mówiąc, że uderzyła męża, ale nie pięścią. Powiedziała wtedy, tu cytat, kochanie, nie zostałeś pobity, nie wiem jaki był rzeczywisty ruch mojej ręki, ale nic ci nie jest. Rozmawiali także o jednym ze świadków, kierowniku budynku, Travisie. Johnny powiedział, że podczas jednej z ich kłótni wysłał SMS-a do mężczyzny, aby przyszedł do ich domu, ponieważ bał się, że dojdzie do nieprzyjemnej eskalacji konfliktu. Ale Amber nie przyznała się Travisowi, że właśnie uderzyła Johnny'ego w twarz i skłamała na temat zaistniałej sytuacji. Nagranie zakończyło się tym, że para dochodzi do porozumienia i chce naprawić swój związek. Johnny powiedział nawet Amber, że ją kocha i chce, aby była jego żoną, a on chce być dobrym mężem, na co ona przyznała, że wie, iż mogą być dobrzy. Jednak miesiące później złożyła wniosek o rozwód. I w końcu doszliśmy do części z nowymi dowodami. Mamy nadzieję, że obraz sytuacji jest na tyle jasny, że rozumiecie, dlaczego każda nowa informacja odwraca tę sytuację o 180 stopni. Zatem nieznane wiadomości tekstowe z 2013 roku, rzekomo wysłane przez Deppa do jego przyjaciela, zostały odczytane podczas przesłuchania w sprawie Depp przeciwko The Sun, o którym wspominaliśmy wcześniej. Nie wypadło to dobrze dla aktora, ponieważ wiadomości zawierały groźby śmierci przeciwko Amber. Chodzi też o to, że poprzedni zespół adwokacki Deppa przypadkowo udostępnił archiwum 70 tysięcy wiadomości prawnikom firmy The Sun. Czy uważacie, że to naprawdę był przypadek? Co jednak dokładnie mówi kontrowersyjne wiadomości? Cóż, w listopadzie 2013 roku Depp najwyraźniej wysłał SMS-a do aktora Paula Bettaniego, w którym było napisane "Spalmy Amber". Tego samego dnia rzekomo napisał również do Bettaniego, że powinni ją utopić, zanim ją spalą, a następna część wiadomości jest jeszcze bardziej okrutna, więc raczej ją pomińmy. Sąd odczytał także teksty Deppa wysłane do tego samego przyjaciela w maju 2014 roku, w których aktor przyznał, że przestanie pić. W tej samej konwersacji przyznał także, że pił całą noc, zanim odebrał Amber i polecieli do Los Angeles. Potem tekst brzmiał, tu cytat, bez jedzenia przez wiele dni, proszki, pół butelki whisky, tysiące Red Bulli, wódek, pigułki, dwie butelki szampanu w samolocie. Jeden z prawników Deppa powiedział, że sprawa zawiera zupełnie inne wersje wydarzeń z perspektywy aktora i inne od Heard. I najwyraźniej jedna strona kłamie, oczywiście prawnicy aktora mówią, że to Amber, ponieważ ich klient jest w 100% pewien, że to właśnie Heard była agresorem w ich związku. Drugi adwokat Johnny'ego stwierdził natomiast, że aktor, choć to niewygodne dla Sun, powiedział również w swoich wiadomościach, że najwyraźniej jest zbyt zauroczony, aby uwolnić swoją wściekłość na ukochaną. Zbyt mocno kochał Amber, żeby się na nią gniewać. Osoba reprezentująca The Sun w sądzie powiedziała, że teksty Johnny'ego Deppa z maja 2014 roku odnoszą się do pewnej sprzeczki z Amber Heard, która miała miejsce w samolocie. Depp został wtedy oskarżony o wykrzykiwanie nieprzyzwoitości podczas lotu oraz że uderzył Amber w twarz, kopnął ją w plecy i rzucił w nią butem, zanim rzekomo zemdlał w toalecie samolotu. Wszystko to odbyło się w prywatnym odrzutowcu z Bostonu do Los Angeles, a w dokumentach złożonych w sądzie amerykańskim Amber oświadczyła, że podczas lotu Johnny poprosił stewardesę o podanie butli z tlenem i zaczął pić. Wszystko dlatego, że był zdenerwowany, że Amber kręciła wcześniej film z romantyczną sceną z Jamesem Franco. Dlatego pod wpływem zazdrości w pewnym momencie skrzywdził Amber w sposób, o którym właśnie wspomnieliśmy, a potem poszedł do samolotowej łazienki, zemdlał i tam pozostał do końca lotu. Później przeprosił aktorkę w SMS-ie, mówiąc, że nigdy więcej tego nie zrobi. W aktach sądowych Amber ujawniła również, że miesiąc po ślubie Johnny zażywał nielegalne substancje przez jakieś 3 dni, a pewnego ranka stał się naprawdę brutalny. Chodziło o potłuczone szkło ze szklanych drzwi i butelek, a Amber skończyła ze skaleczeniami na całym ciele, natomiast Johnny musiał zostać hospitalizowany. Może to wtedy i w ten sposób oderwał sobie czubek palca? Zatem jak widzicie, mamy patową sytuację, ponieważ jest to słowo przeciwko słowu i jeden dowód przeciwko drugiemu. A każda kolejna wiadomość wprowadza coraz większe zamieszanie.
Chcielibyśmy zapytać, czy uważacie, że istnieje bardziej szokujący dowód, który można by ujawnić, ale rozprawa w amerykańskim sądzie jest zaplanowana na koniec marca, więc na pewno nie jedno jeszcze usłyszymy. Myślicie, że ta bitwa się kiedyś skończy? Jak sądzicie, kto jest sprawcą, a kto ofiarą tego wszystkiego? Porozmawiajmy o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi odcinkami, jak i obserwować naszego Instagrama. Do następnego razu, cześć!